Święty Jan Chryzostom, Ojciec Kościoła i Doktor Kościoła, Doktor Eucharystii. Homilie na list świętego Pawła do Rzymian. Homilia 18. Na słowa: jakże będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak zaś uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Jak usłyszą bez głosiciela? Jak będą głosić, jeśli nie będą posłani, jak jest napisane? Znowu pozbawia Żydów wymówki. Skoro powiedział, daje im świadectwo, iż odznaczają się gorliwością Bożą, ale nie opartą na rzetelnej wiedzy, oraz, nie znając sprawiedliwości Bożej, nie poddali się jej, wykazuje, że właśnie za tę nieznajomość podlegają karze Bożej. Nie mówi tego wprost, lecz przeprowadza dowód metodą stawiania pytań. W ten sposób czyni wywód jaśniejszym, konstruując cały fragment zarzutów oraz odpowiedzi. Przypomnij sobie także inne słowa. Prorok powiedział, mówi, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Mógłby jednak ktoś powiedzieć, jak mogli wzywać tego, w którego nie wierzyli? Dlatego po zarzucie stawia pytanie, a dlaczego nie uwierzyli? I znowu zarzut, może z pewnością ktoś powiedzieć, jakże mogli uwierzyć, skoro nie słyszeli? Przecież słyszeli, odpowiada, jeszcze inny zarzut. A jak mogli słyszeć bez głosiciela? I znowu odpowiedź. Przecież głosili i wielu w tym właśnie celu zostało posłanych. A skąd wiadomo, że to są ci, którzy zostali posłani? Teraz dopiero powołuje się na słowa proroka. Jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują pokój, którzy zwiastują dobre rzeczy. Czy widzisz, jak po sposobie głoszenia wnioskuje o głoszących heroldach? Oni bowiem, chodząc dookoła, nie mówili o niczym innym, jak właśnie o niewypowiedzianych dobrach oraz o pokoju zawartym między Bogiem i ludźmi. Skoro zaś nie wierzycie, powiada, nie nam nie dowierzacie, lecz Izajaszowi, który przed wielu laty przepowiedział, że zostaniemy posłani, aby zwiastować i mówić to, cośmy powiedzieli. Jeżeli więc zbawienie oparte zostało na wezwaniu, wezwanie na wierze, wiara na słyszeniu, słyszenie na głoszeniu, głoszenie na posłaniu, a oni zostali posłani, głosili i przebywał z nimi prorok, wskazując na nich, obwieszczając i mówiąc, oto ci, których przed wielu już laty zapowiadałem, których stopy nawet chwaliłem dla sposobu głoszenia. To jest rzeczą oczywistą, że nieuwierzenie było jedynie ich winą. Gdyż ze strony Boga wszystko zostało spełnione. Słowa świętego Pawła. Lecz nie wszyscy posłuchali dobrej nowiny. Izajasz bowiem mówił, Panie, któż uwierzył temu, co od nas usłyszał? A zatem wiara rodzi się ze słuchania, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Boże. Kiedy znowu stawiali inny jeszcze zarzut, mówiąc, jeżeli zostali oni posłani przez Boga, wszyscy powinni byli posłyszeć. Zobacz, z jaką umiejętnością Paweł wykazuje, że sprawy budzące niepokój usunęły go wraz z nieporozumieniem. Dlaczego cię gorszy Judejczyku, powiada? Po tak wyraźnym świadectwie i wymowie faktów,
że nie wszyscy posłuchali Ewangelii? One właśnie, rozpatrywane łącznie z innymi rzeczami, wystarczają do przekonania Ciebie o prawdziwości głoszonych słów. Nawet jeśli nie wszyscy dają im wiarę, gdyż prorok dawno to przepowiedział. Zauważ niezwykłą mądrość Pawła. Kiedy obszerniej dowodzi, aniżeli oczekiwano i spodziewano się w odpowiedzi na stawiane zarzuty. Dlaczego mówicie, pyta, że nie wszyscy posłuchali Ewangelii? Przecież Izajasz przepowiedział to dawno, a raczej nie tylko to, lecz znacznie więcej. Wy bowiem zarzucacie, dlaczego nie wszyscy posłuchali. Izajasz idzie jeszcze dalej. Co mówi? Panie, któż uwierzył temu, co od nas usłyszał? Usunąwszy niepokój przez powołanie się na proroka, powraca do poprzedniego toku wywodów. Skoro powiedział, że trzeba było wzywać Pana, a ci, którzy go mieli wzywać, powinni byli wpierw uwierzyć, wierzący zaś musieli najpierw słuchać, słuchający zaś winni byli mieć głosicieli, a głosiciele musieli zostać posłani. I skoro dowiódł, że zostali posłani i rzecz ogłosili, zamierza postawić jeszcze inny zarzut. Za punkt wyjścia przyjmuje inne świadectwo proroka, którego słowami obalił przed chwilą postawiony zarzut, po czym splata je i łączy z tym, co wcześniej powiedział. Dlaczego cię gorszy Judejczyku, powiada? Po tak wyraźnym świadectwie i wymowie faktów, że nie wszyscy posłuchali Ewangelii? One właśnie, rozpatrywane łącznie z innymi rzeczami, wystarczają do przekonania Ciebie o prawdziwości głoszonych słów. Nawet jeśli nie wszyscy dają im wiarę, gdyż prorok dawno to przepowiedział. Zauważ niezwykłą mądrość Pawła. Kiedy obszerniej dowodzi, aniżeli oczekiwano i spodziewano się w odpowiedzi na stawiane zarzuty. Dlaczego mówicie, pyta, że nie wszyscy posłuchali Ewangelii? Przecież Izajasz przepowiedział to dawno, a raczej nie tylko to, lecz znacznie więcej. Wy bowiem zarzucacie, dlaczego nie wszyscy posłuchali. Izajasz idzie jeszcze dalej. Co mówi? Panie, któż uwierzył temu, co od nas usłyszał? Usunąwszy niepokój przez powołanie się na proroka, powraca do poprzedniego toku wywodów. Skoro powiedział, że trzeba było wzywać Pana, a ci, którzy go mieli wzywać, powinni byli wpierw uwierzyć, wierzący zaś musieli najpierw słuchać, słuchający zaś winni byli mieć głosicieli, a głosiciele musieli zostać posłani. I skoro dowiódł, że zostali posłani i rzecz ogłosili, zamierza postawić jeszcze inny zarzut. Za punkt wyjścia przyjmuje inne świadectwo proroka, którego słowami obalił przed chwilą postawiony zarzut, po czym splata je i łączy z tym, co wcześniej powiedział. Wprowadziwszy proroka mówiącego: Panie, któż uwierzył temu, co od nas usłyszał? Stosownie do okoliczności wyciąga wniosek z przytoczonych słów, stwierdzając: a zatem wiara rodzi się ze słuchania. Nie powiedział tego przypadkowo, lecz ponieważ Żydzi zawsze poszukiwali znaków, wypatrywali zmartwychwstania i wielu gorąco tego oczekiwało, powiada. Przecież prorok nie obiecał takich rzeczy, lecz wskazał, że ze słuchania powinniśmy czerpać wiarę. Dlatego najpierw stwierdza: a zatem wiara rodzi się ze słuchania.
Następnie zobacz, jak wzbogaca swój dowód, gdyż wydawało się, że jest on nieprzekonujący. Nie powiedziałem rzeczy, że trzeba tylko słuchać, ani że trzeba słuchać słów ludzkich i wierzyć im, lecz mam na myśli wzniosłe wsłuchiwanie się, gdyż tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Nie mówili oni od siebie, lecz głosili to, czego się dowiedzieli od Boga, a to przewyższa cuda. Bogu bowiem trzeba wierzyć i być Mu posłusznym, zarówno wtedy, gdy mówi, jak i wówczas, gdy czyni cuda. Gdyż czyny i cuda pochodzą z Jego słów. Wszak niebo i wszystko inne w ten właśnie sposób powstało. Wykazawszy, że prorokom trzeba wierzyć, gdyż zawsze mówią rzeczy Boże i że poza słuchaniem nie należy szukać nic więcej, wprowadza wreszcie zarzut, o którym dopiero co wspomniałem, mówiąc: lecz pytam, czy nie słyszeli? Cóż z tego rzeczę, jeżeli głosiciele zostali posłani i zwiastowali, co im nakazano, skoro oni nie słuchali? Potem następuje wspaniałe obalenie zarzutu. Ależ tak, przecież po wszystkiej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. Co mówisz, rzecze, że nie słyszeli? Cały świat i krańce ziemi słyszały, a wy, z którymi głosiciele przebywali przez tak długi czas, będąc waszymi rodakami, nie słyszeliście? Czyż to możliwe? Jeżeli krańce świata słyszały, tym bardziej wy. Następnie stawia jeszcze inny zarzut. Lecz pytam, może Izrael nie zrozumiał? Cóż z tego, jeżeli wprawdzie słyszeli, lecz nie zrozumieli słów i nie poznali, że tamci zostali wysłani? Czy z powodu takiej nieświadomości nie zasługują na przebaczenie? Bynajmniej, gdyż Izajasz scharakteryzował zwiastunów, mówiąc: jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują pokój. Przed nim uczynił tak również prawodawca. Dlatego Paweł dodał: pierwszy Mojżesz mówi: ja bowiem uczynię was zazdrosnymi o tych, którzy nie są narodem wybranym. Przez lud nierozumny pobudzę was do gniewu. Po tym także należało rozpoznać zwiastunów, a nie tylko z tego powodu, że ci nie uwierzyli, lecz tylko z tej racji, że tamci głosili pokój. Nie tylko z tej przyczyny, że zwiastowali dobre rzeczy i w końcu nie tylko dlatego, że słowo było rozsiane po całej ziemi, lecz również z faktu, że pogan, którzy byli od nich niżsi, zobaczyli jako doznających większej czci. Czegóż podobnego Żydzi nigdy nie słyszeli? Ani sami, ani ich przodkowie, że nagle poganie zostali przeniknięci mądrością. Było to dowodem wielkiego zaszczytu, który drażnił Żydów, budził w nich zazdrość i przypominał proroctwo Mojżesza: uczynię was zazdrosnymi o tych, którzy nie są narodem wybranym. Nie tylko wielkość zaszczytu zdolna była pobudzić ich do zazdrości, lecz także fakt, że korzystali z niego ci, którzy byli tak lichym ludem, iż nawet nie byli godni nazywać się narodem. Ja bowiem, powiada, uczynię was zazdrosnymi o tych, którzy nie są narodem wybranym. Przez lud nierozumny pobudzę was do gniewu. Cóż mogło być bardziej nierozumnego od pogan? Cóż lichszego? Zauważ,
jakie Bóg dawał im przez to wszystko wskazówki i ukazywał wyraźne znaki czasów, aby otworzyć ich ślepe oczy. Nie dokonywały się one przecież w małym zakątku, lecz na lądzie i morzu, na całej zamieszkałej ziemi. Widzieli, że z niezliczonych dóbr korzystali ci, którzy przez nich przedtem byli pogardzani. Należało więc pomyśleć, że stanowią oni ów lud, o którym Mojżesz mówi. Uczynię was zazdrosnymi o tych, którzy nie są narodem wybranym. Przez lud nierozumny pobudzę was do gniewu. Czy tylko Mojżesz w ten sposób się wyraził? Oczywiście, że nie, gdyż po nim także Izajasz. Dlatego Paweł powiedział, pierwszy Mojżesz wskazując, że przyjdzie drugi, który to samo powie jaśniej i dobitniej. Jak więc przedtem rzekł, krzyczy Izajasz, tak i tu, Izajasz zaś ośmiela się powiedzieć. A sens tego jest mniej więcej taki. Silił się i starał, aby nie powiedzieć nic niejasnego, lecz postawić przed oczyma nagą prawdę, woląc raczej narazić się na niebezpieczeństwo spowodowane dosadnym mówieniem, aniżeli dbać o własną skórę, gdyby pozostawił wam choćby cień dla osłony niewdzięczności. Chociaż nie należało do proroctwa zbyt jasne wyrażanie się, aby jednak skuteczniej zamknąć wam usta, wszystko przepowiada niezwykle dobitnie i wyraźnie. Wszystko? A cóż takiego? Podaję powód waszego odrzucenia oraz wprowadzenia tamtych, mówiąc tak. Znaleziony zostałem przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Kim są ci, którzy nie szukali? Kim zaś są ci, którzy o niego nie pytali? Oczywiście nie Żydzi, lecz ludzie spośród pogan, którzy nigdy go nie znali. Jak więc Mojżesz scharakteryzował ich słowami, którzy nie są narodem oraz przez lud nierozumny, tak tu Izajasz stawia ich na tej samej płaszczyźnie, jaką jest głęboka niewiedza. A dla Żydów stanowiło to najcięższy zarzut, że znaleźli go ci, co go nie szukali, a zgubili ci, co szukali. Do Izraela zaś mówi, cały dzień wyciągałem swe ręce do ludu nieposłusznego i buntowniczego. Czy zauważyłeś, jak sprawy dla wielu trudne i wymagające zgłębiania zostały odkryte w słowach proroków, jako dawno wyrażone i jasno wytłumaczone? A jakież one są? Słyszałeś, co przedtem mówił Paweł? Cóż więc powiemy? To, że poganie, nie zabiegając o sprawiedliwość, osiągnęli sprawiedliwość. Izrael zaś, który zabiegał o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Tak samo wyraża się Izajasz. Słowem bowiem, znaleziony zostałem przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Znaczą tyle, co poganie, nie zabiegając o sprawiedliwość, osiągnęli sprawiedliwość. Potem, aby wykazać, że to, co się stało, było nie tylko dziełem łaski Bożej, lecz także woli przychodzących, jak również odrzucenie tamtych nastąpiło na skutek uporu nieposłusznych,
posłuchaj dalszych słów. Do Izraela zaś mówi: cały dzień wyciągałem swe ręce do ludu nieposłusznego i buntowniczego. Dzień oznacza tu cały poprzedni czas, zaś wyciąganie rąk, że ich wzywał, przyciągał ku sobie i zapraszał. Następnie dla wykazania, że cała wina leżała po ich stronie, mówi: do ludu nieposłusznego i buntowniczego. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielkie wnosi przeciwko nim oskarżenie? Oni nie posłuchali go nawet wtedy, gdy ich zapraszał, lecz sprzeciwiali mu się nie raz, nie dwa, ani trzy razy, lecz przez cały czas, gdy tylko widzieli, że w ten sposób postępuje. Tamci zaś, którzy go nigdy nie znali, potrafili przyciągnąć go ku sobie. Jednak nie mówi, że sami zdolni byli to uczynić, lecz poskramiając dumę także niektórych spośród pogan i wykazując, że wszystko sprawiła jego łaska, mówi: objawiłem się tym oraz zostałem znaleziony. Można zapytać, czy w takim razie byli oni zupełnie pogrążeni w niewiedzy? Żadną miarą. Przecież przyjęcie tego, co zostało znalezione, i uznanie tego, co zostało objawione, stanowi ich własny wkład. Aby jednak Żydzi nie powiedzieli: dlaczego więc i nam się nie objawiłeś? Powołuje się na coś bardziej przekonującego. Nie tylko się objawiłem, ale nawet ciągle trzymałem nad wami wyciągnięte ręce, zapraszając was i okazując wam troskliwość kochającego ojca i matki miłującej swoje dziecko. Zobacz, jak podał całkiem jasne rozwiązanie wszystkich poprzednich trudności, wykazując, że ich zguba wynikała z ich własnej woli i że w żadnym przypadku nie zasługują na przebaczenie, gdyż pomimo usłyszenia i zrozumienia słowa nie chcieli przyjść do niego. O wiele większą rzeczą jest to, że nie tylko sprawił, aby słyszeli i zrozumieli, ale dodał coś, co posiadało większą siłę pobudzenia i przyciągnięcia do niego spierających się i sprzeciwiających. Cóż to było takiego? Fakt, że ich rozdrażnił i pobudził do zazdrości. Znacie przecież tyranię tej namiętności i wiecie, jak wielką siłę ma z natury swej zazdrość przy rozstrzyganiu wielkich sporów i podnoszeniu upadłych na duchu. Co tu zresztą mówić o ludziach, skoro ujawnia ona swą wielką siłę u zwierząt oraz u dzieci w niedojrzałym wieku? Wszak nieraz mały chłopiec nie słucha swego ojca, lecz trwa w uporze. Gdy się jednak pieści drugie dziecko, wtedy nawet niewołany przychodzi on na ojcowskie łono i czego nie zdołało sprawić wezwanie, czyni zazdrość. Tak samo postąpił Bóg. Nie tylko ich wezwał i ręce nad nimi wyciągnął, lecz także wzbudził w nich uczucie zazdrości, wprowadzając ludzi znacznie niższych, co najbardziej wywołuje zazdrość nie w ich dobra, lecz, co było znacznie większe i czyniło uczucie zazdrości jeszcze bardziej żywym, w rzeczy o wiele większe i bardziej konieczne,
o których nigdy nawet we śnie nie marzyli. Lecz oni i tak nie ustąpili. Jakiegoś więc przebaczenia byliby godni ci, którzy okazali upór takiej wielkości? Żadnego. Jednakże Paweł tego nie mówi, ale wyciągnięcie wniosków z przedstawionej przez niego konkluzji pozostawia sumieniu słuchaczy. Zresztą, zgodnie z właściwą sobie mądrością, ponownie tego dowodzi w dalszych słowach. Już tak przecież uczynił poprzednio, wprowadzając zarzuty przeciw prawu i narodowi, zawierające oskarżenie wykraczające poza granice rzeczywistej prawdy, które potem zbijał w rozwiązywaniu kwestii, przyznając tyle racji, ile chciał oraz na ile pozwalała sama rzecz, aby nie czynić wypowiedzi odpychającą. Tak czyni również tutaj, pisząc: mówię więc, czyż Bóg odrzucił swój lud, który wcześniej już poznał? Przenigdy. Przyjmuje postawę kogoś wątpiącego, zaczynając niby od tego, co już powiedział. Przyznaje, że jego słowa brzmią strasznie, aby, zaprzeczając im, uczynić łatwym to, co następuje, czego zaś we wszystkich powyższych wywodach starał się dowieść, dowodzi także i tu. Cóż to takiego? Fakt, że obietnica trwa, choć niewielu jest zbawionych. Dlatego nie powiedział tylko lud, lecz dodał, który wcześniej już poznał. Potem, przytaczając dowód na to, że Bóg nie odepchnął ludu, mówi: i ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Ja, powiada, nauczyciel i zwiastun, ponieważ wydawało się, że mówi rzeczy sprzeczne z tym, co powiedział poprzednio. Kto uwierzył temu, co usłyszał od nas? Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i buntowniczego. Uczynię was zazdrosnymi o tych, którzy nie są narodem wybranym. Nie poprzestał na zaprzeczeniu i powiedzeniu: przenigdy. Lecz podejmuje znów wątek myśli i mówi: nie odrzucił Bóg swego ludu. Przecież to nie jest dowód, powiesz, lecz przeczenie. Przypatrz się więc zarówno pierwszemu, jak i drugiemu. Pierwszy dowód opiera się na fakcie, że także on przynależy do tego narodu. Przecież w przypadku odrzucenia ich, czyż Bóg zechciałby wybrać spośród nich tego, któremu powierzył całe nauczanie, sprawy całej ziemi, wszelkie tajemnice i całe włodarstwo? Oto pierwszy dowód. Drugi po nim sprowadza się do powiedzenia: lud, który wcześniej już poznał. Czyli o którym dobrze wiedział, że jest odpowiedni i że przyjmie wiarę. Istotnie 3000, 5000 i nawet 10000 spośród nich uwierzyło. Aby zaś ktoś nie powiedział: ty więc jesteś narodem, skoro zostałeś wezwany, nazwano cię narodem? Dodał: nie odrzucił Bóg swego ludu, który wcześniej już poznał. To tak, jak gdyby mówił: mam z sobą 3000, 5000 i 10000. Cóż więc? Czy w trzech?
pięciu czy dziesięciu tysiącach mieści się owo potomstwo, które liczbą miało dorównywać gwiazdom nieba i ziarnom morskiego piasku? Czy w ten sposób nas nie oszukujesz i nie wprowadzasz w błąd, gdy siebie samego i nielicznych wraz z Tobą uważasz za cały naród? Czyż nie łudzisz nas próżnymi nadziejami, mówiąc, że spełniła się obietnica, gdy wszyscy giną, a zbawienie dotyczy niewielu? Przechwałka to i próżność. Nie możemy znieść takich wykrętów. Aby więc tak nie mówili, przypatrz się, jakie w dalszej treści wprowadza rozwiązanie, nie wymieniając wprawdzie zarzutu, lecz przed jego postawieniem przygotowuje odpowiedź w oparciu o historię Starego Prawa. Jakież ono jest? Czy nie wiecie, powiada, co mówi pismo o Eliaszu? Jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje porozwalali, ja sam zostałem, a oni szukają mojej duszy. Lecz cóż mówi mu odpowiedź Boża? Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak też i w obecnym czasie ocalała reszta wybrana przez łaskę. Słowa te znaczą: nie odrzucił Bóg swego ludu. Gdyby bowiem odrzucił, nikogo by nie przyjął. Jeżeli zaś przyjął niektórych, to ich nie odrzucił. A przecież, powiadasz, gdyby nie odrzucił, przyjąłby wszystkich. Tak jednak nie jest. Przecież w czasach Eliasza zbawienie dotyczyło zaledwie 7 tysięcy. A teraz prawdopodobnie wielu jest takich, którzy uwierzyli. Jeżeli zaś wy tego nie wiecie, nic w tym dziwnego, skoro także ów prorok, mąż tak wielki i dobry, tego nie wiedział. Lecz Bóg podejmował swe zamysły, gdy jeszcze prorok o nich nie wiedział. Zauważ roztropność Pawła. Pokazując, jak było w przeszłości, niepostrzegalnie powiększa oskarżenie Żydów. Dlatego przecież przytoczył cały ten fragment, aby postawić pod pręgierzem ich niewdzięczność i wykazać, że takimi byli od dawna. Gdyby bowiem nie chciał tego, lecz starał się jedynie dowieść, że słowo lud odnosi się do niewielu, byłby powiedział, że nawet za Eliasza zostało 7 tysięcy. Tymczasem odczytuje całe proroctwo od początku, aby, jak starał się czynić wszędzie poprzednio, wykazać, że z Chrystusem i z apostołami nie uczynili nic nowego, jak tylko to, co leżało w ich nawykach i postępowaniu. Żeby nie mówili: Chrystusa zabiliśmy jako oszusta, apostołów zaś prześladujemy jako zwodzicieli. Przytacza świadectwo mówiące: Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje porozwalali. Potem, aby nie czynić swych słów zbyt dotkliwymi, wskazuje na inną jeszcze przyczynę, dla której przytoczył to świadectwo. Nie powołuje się na nie dla oskarżenia Żydów, lecz w celu wykazania czegoś innego. Odwołując się do zdarzeń z przeszłości, pozbawia ich wszelkiej wymówki. Zobacz tylko,
jak silne oskarżenie wypływa z samego imienia osoby, która oskarża. Nie Paweł jest przecież oskarżycielem, ani nie Piotr, ani nie Jakub, ani nie Jan, lecz ktoś najbardziej przez nich szanowany, Eliasz, najważniejszy z proroków, przyjaciel Boga, który tak gorliwie o nich się troszczył, że nawet został wydany na głód i który do dziś nie umarł. Cóż więc Eliasz mówi? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje porozwalali, ja sam zostałem, a oni szukają mojej duszy. Cóż może być bardziej okrutnego od takiego znikczemnienia? Gdy należało błagać o zmiłowanie za popełnione już grzechy, oni nawet jego zamierzali zabić, a to wszystko pozbawiało ich wszelkiego przebaczenia. Przecież nie podczas głodu, lecz po nastaniu czasu urodzaju, gdy hańba została zmazana, demony upokorzone, potęga Boga objawiona, gdy sam król się ugiął. Żydzi poważyli się na to, krocząc od zbrodni do zbrodni i zabijając nauczycieli, którzy chcieli przeobrazić ich złą wolę. Cóż bowiem mogliby odpowiedzieć? Czy to, że tamci także byli oszustami? Czy to, że nie wiedzieli, skąd oni pochodzili? A może wam przykrość sprawiali? Mówili przecież i miłe rzeczy. Dlaczego zburzyliście ołtarze? Ołtarze wam przecież nie sprawiały przykrości. A może pobudzały was do gniewu? Zobacz, jak wielkiego uporu, jak wielkiego zuchwalstwa od dawna dawali przykłady. Dlatego Paweł również gdzie indziej mówi o tym, pisząc do Tesaloniczan. To samo wycierpieliście od własnych rodaków, co oni od Żydów, którzy zabili Pana i swoich proroków, prześladowali nas i Bogu się nie podobają, są przeciwni wszystkim ludziom. Tak samo i tu się wyraża, mówiąc, że porozwalali ołtarze i pozabijali proroków. A cóż mówi mu odpowiedź Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie ugięli kolan przed Baalem. A cóż ma z tym wspólnego, powiesz, obecny wywód? Otóż łączy się on z tym bardzo ściśle. Wykazuje bowiem, że chociażby obietnica odnosiła się do całego narodu, Bóg zwykł zbawiać tylko tych, którzy na to zasługują. Dowiódł tego już wcześniej w słowach. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morza, tylko reszta zostanie zbawiona. Gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma. Wskazuje na to także tutaj i dlatego dodaje, mówiąc: tak też i w obecnym czasie ocalała reszta, wybrana przez łaskę. Zauważ, jak każde słowo zachowuje swoją rangę i wskazuje zarówno na łaskę Bożą, jak i na prawość tych, którzy dostępują zbawienia. Gdy bowiem mówi o wybraniu, ukazuje ich wypróbowanie. Gdy zaś dodaje łaskę, wskazuje na dar Boga. Jeżeli zaś z łaski,
to nie z uczynków, gdyż inaczej łaska nie jest już łaską. Jeżeli zaś z uczynków, to już nie z łaski, ponieważ inaczej uczynek nie jest już uczynkiem. W przytoczonych słowach ponownie karci upór Żydów, pozbawiając ich wymówki. Nie możecie przecież powiedzieć rzeczy, że prorocy wprawdzie wzywali, Bóg zapraszał, same rzeczy głośno wołały, samo wzbudzenie zazdrości zdolne było nas przyciągnąć ku Niemu, ale radosne nakazy były uciążliwe i dlatego nie mogliśmy przyjść, ponieważ żądano od nas świadectwa uczynków i mozolnego trudu. Tego nie możecie powiedzieć. Jakże Bóg żądał był od was czegoś, co skrywałoby Jego łaskę? Powyższe słowa wypowiedział, chcąc okazać, jak bardzo pragnął ich zbawienia. Albowiem ono nie tylko łatwo stałoby się ich udziałem, ale również największą chwałą dla Boga byłby fakt, że okazał swoje miłosierdzie. Czemu więc bałeś się przyjść, skoro nie żądano od ciebie uczynków? Czemu buntujesz się i upierasz, gdy łaska na ciebie czeka? Czemu na próżno i nadaremnie zasłaniasz się prawem? Przecież dzięki niemu nie zostaniesz zbawiony, a zniweczysz w ten sposób dar. Jeśli zaś uparcie twierdzisz, że dzięki niemu zostaniesz zbawiony, odrzucasz tym samym łaskę Boga. Potem, aby się nie dziwili, dlaczego jako pierwszych wymienił owe 7000 mężów, powiedział, że zostali oni zbawieni przez łaskę. Gdy bowiem mówi, tak też i w obecnym czasie ocalała reszta wybrana przez łaskę, daje do zrozumienia, że także oni dzięki łasce zostali zbawieni. Nie tylko tym zdaniem dowodzi tego, ale także stwierdzeniem. Zostawiłem sobie. Są to przecież słowa kogoś, kto oświadcza, że większej części dokonał sam. Jeżeli przez łaskę mogą powiedzieć, to dlaczego nie wszyscy zostajemy zbawieni? Bo nie chcecie. Łaska, jeśli ma być łaską, zbawia tych, co chcą być zbawieni, a nie tych, którzy nie chcą. Odwracają się od niej, nieustannie z nią walczą i jej się sprzeciwiają. Czy zauważyłeś, jak ciągle uzasadnia wcześniejsze słowa? Nie oznacza to jednak, że miałoby zawieść Słowo Boże, wykazując, że obietnica odnosiła się do tych, którzy byli jej godni i choćby byli oni nieliczni, mogą stanowić lud Boży. Z większym naciskiem wyraził to na początku listu. Bo i cóż z tego, że niektórzy nie uwierzyli? I na tym nie poprzestał, lecz dodał, niech Bóg okaże się prawdomówny, a każdy człowiek kłamcą. Tu znowu w inny sposób tego dowodzi. Pokazuje moc łaski i stwierdza, że zawsze jedni zostają ocaleni, a drudzy giną. Składajmy mu więc dzięki, że należymy do ocalonych, a nie mogąc osiągnąć zbawienia przez uczynki, zostaliśmy zbawieni na skutek daru Bożego. Składając zaś dzięki, nie czyńmy tego tylko słowami, lecz poprzez uczynki i działanie. Prawdziwe bowiem dziękczynienie składamy wówczas, gdy czynimy rzeczy,
przez które Bóg jest wielbiony, a unikamy tego, od czego zostaliśmy wyzwoleni. Gdybyśmy, obraziwszy króla, zamiast poniesienia kary zostali obdarzeni zaszczytem, a potem znowu go obrazili, to dając dowód naszej największej niewdzięczności, słusznie powinnibyśmy ponieść karę o wiele większą od poprzedniej. Albowiem pierwsza obraza nie uczyniłaby nas tak niewdzięcznymi, jak ta druga wyrządzona po okazaniu nam czci i udzieleniu wielkiego zaszczytu. Unikajmy zatem rzeczy, od których zostaliśmy uwolnieni. I nie tylko ustami dziękujmy, aby przypadkiem i nas nie dotyczyły słowa. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Czyż nie byłoby niedorzecznością, skoro niebiosa głoszą chwałę Boga, a ty, dla którego zostały stworzone niebiosa wielbiące Boga, żebyś tak postępował, by przez ciebie bluźniono Bogu, który cię stworzył? Dlatego nie tylko ten, kto bluźni, ale również ty podlegasz karze. Wszak niebiosa nie głosem wielbią Boga, lecz tym, że przygotowują do tego innych przez swoje piękno. A mimo to mówi się, że głoszą chwałę Boga. Podobnie i ci, którzy prowadzą życie godne podziwu, choćby milczeli, sławią Boga, gdyż drudzy z ich powodu go uwielbiają. Bóg jest podziwiany nie tyle z powodu nieba, ile z powodu nieskazitelności życia ludzkiego. Gdy więc przemawiamy do pogan, nie niebo przed oczy stawiamy, lecz ludzi, których On, pomimo że przedtem byli gorzej usposobieni od dzikich zwierząt, nakłonił, aby współzawodniczyli z aniołami, a mówiąc o tej zmianie, zamykamy im usta. Gdyż człowiek o wiele lepszy jest od nieba i może posiadać duszę świetniejszą od piękności niebios. Wszak niebo, chociaż przez długi czas oglądane, nie najskuteczniej skłoniło człowieka ku Bogu. Paweł zaś, nauczając przez krótki czas, pociągnął ku niemu całą ziemię, gdyż posiadał duszę nie mniejszą od nieba, która zdołała wszystkich przyciągnąć. Nasza dusza niegodna jest nawet ziemi, jego zaś warta jest niebios. One bowiem rozciągają się, nie przekraczając swej granicy i posad, a wzniosłość duszy Pawła przewyższyła wszelkie niebiosa i obcuje z samym Chrystusem. A piękno jej było tak wielkie, że sam Bóg je obwieścił. Gdy powstały gwiazdy, podziwiali aniołowie, jego zaś podziwiał sam Bóg, mówiąc: naczyniem wybranym jest on dla mnie. Niebo nieraz zasnuwają chmury, a duszy Pawła nie zaciemniło żadne doświadczenie, lecz w burzy okazał się on jaśniejszy od samego południa i błyszczał tak, jak przed nadciągnięciem chmur. Albowiem słońce w nim świecące nie takie wysyłało promienie, żeby mogły one zostać zaciemnione przez znoszenie prób, lecz właśnie wtedy rozchodziły się jeszcze mocniej. Dlatego mówił: wystarczy ci mojej łaski, gdyż moc moja w słabości się doskonali. Naśladujmy Pawła, a nawet niebo, nawet słońce,
Nawet cały świat będzie niczym w porównaniu z nami, jeżeli tylko zechcemy. Przecież one są dla nas, a nie my dla nich. Okażmy się być godni tego, iż dla nas zostały stworzone. Jeśli bowiem okażemy się niegodni tego, jakże będziemy godni Królestwa Niebieskiego? Wiadomo, że wszyscy ci, którzy żyją jedynie dla wywoływania bluźnierstw przeciwko Bogu, nie zasługują na oglądanie słońca. Bluźniący zaś Bogu nie są warci radowania się ze stworzeń, które go wielbią. Nawet syn, który obraża ojca, niegodny jest korzystać z usług posługujących w domu. Dlatego dzieła Boże będą przedmiotem wielkiej chwały, a my zostaniemy wydani na kaźń i karę. Jakże haniebną byłoby rzeczą, gdyby stworzenie przeznaczone dla Ciebie osiągnęło postać chwalebnej wolności dzieci Bożych. A my, którzy staliśmy się dziećmi Bożymi, zostalibyśmy posłani na zatracenie do piekła. My, ze względu na których stworzenie ma dostąpić owej wielkiej szczęśliwości. Aby do tego nie doszło, my, którzy mamy czystą duszę, zachowajmy ją w czystości, a nawet powiększajmy jej wspaniałość. Ci zaś spośród nas, którzy ją zbrukali, niech nie rozpaczają. Choćby, mówi Pismo, grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg je wybieleją. Choćby były jak karmazyn, jak wełnę je wybielę. Gdy zaś Bóg daje obietnicę, nie powątpiewaj, lecz czyń to, co sprawi, że staną się one twoim udziałem. Popełniłeś tysiące strasznych grzechów, cóż z tego? Jeszcze nie odszedłeś do grobu, gdzie nikt już nie będzie niczego wyznawał. Jeszcze się nie rozeszła twoja widownia, lecz stoisz na arenie i możesz nawet przez ostatnią walkę naprawić wszystkie poniesione klęski. Jeszcze nie dostałeś się tam, gdzie znalazł się ów bogacz, aby usłyszeć, że otchłań jest między nami a wami. Jeszcze nie przyszedł oblubieniec, aby ktoś bał się udzielić ci ze swej oliwy. Jeszcze możesz ją nabyć i przechować. Jeszcze nikt nie mówi, by i nam, i wam nie zabrakło. Lecz jest wielu sprzedających oliwę, nagich, głodnych, chorych, przebywających w więzieniu. Tych karm odziewaj, nawiedzaj, a oliwa popłynie obficie niż ze źródeł. Jeszcze nie nadszedł dzień zdania sprawy z włodarstwa. Używaj czasu na co potrzeba. Zmniejsz zobowiązania dłużników, a temu, który winien 100 baryłek oliwy, powiedz: weź swoje zobowiązanie i napisz 50. Podobnie uczyń z pieniądzmi, ze słowami i ze wszystkim innym, naśladując owego włodarza. Doradzaj to sobie samemu i swoim krewnym. Jeszcze masz możliwość powiedzenia tego. Jeszcze nie musisz prosić drugiego, by uczynił to w twoim imieniu, lecz posiadasz władzę, aby doradzić sobie i drugim. Gdy zaś tam odejdziesz, ani tego, ani tamtego nie będziesz mógł dokonać należycie i całkiem słusznie. Skoro bowiem mając darowany tak długi okres czasu, nie wyzyskałeś go ani dla własnego dobra, ani dla dobra drugich,
to w jaki sposób, znalazłszy się przed obliczem sędziego, zdołasz wyjednać dla siebie tę łaskę? Rozważywszy wszystko razem, czuwajmy bacznie nad swoim zbawieniem i nie traćmy sposobności nastręczanych przez obecne życie. Możemy nawet przy ostatnim tchnieniu spodobać się Bogu. Możemy nawet w testamencie dać dowód dobroci, nie taki wprawdzie jak za życia. Jednakże możemy, ale w jaki sposób? Jeżeli Chrystusa umieścisz pośród swych spadkobierców i udzielisz mu części całego spadku, nie nakarmiłeś go za życia, a więc przynajmniej odszedłszy, kiedy już nie jesteś właścicielem, podziel się z nim swoim majątkiem. Jest on wyrozumiały, nie będzie od ciebie żądał dokładnego rachunku. Byłoby wprawdzie dowodem większej miłości i poręką większej zapłaty, gdybyś go karmił, póki żyłeś, lecz jeżeli tego nie uczyniłeś, użyj przynajmniej drugiego sposobu. Uczyń go współdziedzicem wraz z twoimi dziećmi. Jeżeli wahasz się to uczynić, pomyśl, że jego ojciec uczynił cię jego współdziedzicem i porzuć swe samolubne myślenie. Jakąż bowiem będziesz miał obronę, jeżeli nawet swoich synów nie ustanowisz współdziedzicami tego, który ciebie uczynił uczestnikiem nieba i za ciebie poniósł śmierć? Przecież on wszystko, co uczynił, nie uczynił z powinności, lecz okazał swoją łaskę, a ty, po otrzymaniu tak wielkich dobrodziejstw, stałeś się dłużnikiem. Pomimo takiego stanu rzeczy, wieńczy cię tak, jakby to on otrzymał od ciebie łaskę, a nie żądał zwrotu długu, mając otrzymać swoją własność. Daj mu więc pieniądze dla ciebie już bezużyteczne, którymi wkrótce nie będziesz władał, a on da tobie królestwo dla wiecznego używania. Z królestwem zaś i tutajże dobra podaruje. Jeżeli bowiem będzie współdziedzicem wraz z twoimi dziećmi, ulży ich sieroctwu, ustrzeże od szkód, odepcze zasadzki, zamknie usta donosicielom. Jeżeli sami synowie nie potrafiliby opiekować się testamentem, on się nim zaopiekuje i nie pozwoli go naruszyć. Jeżeli zaś i na to pozwoli, wypełni od siebie wszystko, co tam zapisane. Z tym większą starannością, skoro raz został zaszczycony przez wpisanie go tam. Ustanów go więc współspadkobiercą, gdyż do niego masz odejść i on wyda wyrok na wszystko, co się tu stało. Jednak są ludzie tak nędzni i nieszczęśliwi, którzy nie mając nawet dzieci, nie chcą tego uczynić, lecz wolą rozdzielić swój majątek między pieczeniarzy i pochlebców, zapisując go temu czy owemu, nie zaś Chrystusowi, który im wyświadczył tyle dobrodziejstw. Cóż może być bardziej nierozumnego od takiej postawy? Choćby ich kto przyrównał do ostów czy kamieni, jeszcze by nie powiedział prawdy odpowiadającej ich głupocie i tempocie. Nie można znaleźć obrazu, który zdołałby unaocznić ich szaleństwo i obłęd. Jakież oni uzyskają przebaczenie, skoro za życia nie nakarmili go, a kiedy już mieli odejść do niego, nawet z pieniędzy, których już nie są panami, nie chcieli mu wydzielić jakiejś cząstki. Lecz tak niechętnie i wrogo są wobec niego usposobieni,
że mu nie dają cząstki z tego, co dla nich już będzie bezużyteczne. Czy nie wiesz, ilu ludzi nie zostało uznanych godnymi nawet takiego końca, lecz porwani nagłą śmiercią odeszli? Tobie zaś Bóg dał możność zastanowić się nad tym, co do ciebie należy, wypowiedzieć się o majątku i rozporządzić całym domem, jaką będziesz miał obronę, gdy otrzymawszy od niego i tę łaskę, zdradzasz dobroczyńcę i stajesz na stanowisku wprost przeciwnym temu, jakie zajmowali twoi przodkowie w wierze. Oni przecież za życia wszystko sprzedawali i składali u stóp apostołów. Ty, nawet umierając, nie dajesz jakiejś części potrzebującym. Lepszą wprawdzie byłoby rzeczą i pogłębiłoby wielką ufność udzielenie pomocy ubogim za życia. Jeżeli tego nie uczyniłeś, przynajmniej umierając, zrób coś szlachetnego. Nie jest to dowodem wielkiej miłości do Chrystusa, ale przecież stanowi oznakę jakiejś miłości. Choć więc nie zajmiesz miejsca w pierwszym rzędzie z barankami, niemałą jest rzeczą znaleźć się choćby za nimi, a nie stać z kozłami po lewicy. Jeżeli zaś nawet tego nie uczynisz, w jaki sposób cię wybawi, gdy ani strach przed śmiercią, ani przyszła bezużyteczność pieniędzy, ani pozostawienie zabezpieczenia dzieciom, ani przygotowanie sobie tam szczodrego przebaczenia nie czyni cię miłosiernym wobec ludzi? Dlatego błagam was, abyście przede wszystkim za życia rozdali między ubogich większą część swojego majątku. Jeżeli niektórzy są tak małoduszni, że nie zdobędą się na to, niechaj choć z konieczności staną się w ten sposób miłosierni. Dopóki żyłeś tak, jak gdybyś był nieśmiertelny, trzymałeś się kurczowo swej majątności. Teraz zaś, skoro poznałeś, że jesteś śmiertelny, przynajmniej teraz porzuć swe mniemanie i rozporządź swym mieniem jako istota śmiertelna, a raczej jako ktoś mający ciągle używać życia nieśmiertelnego. Choć słowa, które zamierzam powiedzieć, są trudne do zniesienia i pełne zgrozy, jednak muszę je wyrzec. Zalicz do swoich niewolników Pana. Wyzwalasz niewolników? Wyzwól Chrystusa od głodu, przymusu, więzienia i nagości. Wzdrygnąłeś się ze strachu, słysząc te słowa. A przecież straszliwszą rzecz usłyszysz, gdy tego nie uczynisz. Tu słowo doprowadziło cię do osłupienia. Gdy zaś tam przyjdziesz, dotrą do ciebie słowa o wiele groźniejsze od tych i zobaczysz katusze nie do zniesienia. I co powiesz? Do kogo się uciekniesz? Kogo wezwiesz za sprzymierzeńca i pomocnika? Abrahama? Nie wysłucha cię. Może owe dziewice? Lecz i one nie dadzą ci oleju. Może ojca? Może dziadka? Lecz nikt z nich nie będzie mógł, choćby był bardzo święty, obalić wydanego wyroku. Rozważywszy wszystko, błagaj i proś tego, który jeden mocen jest zmazać twój cyrograf i zgasić ów ogień. Uczyń go łaskawym dla ciebie, nieustannie go karmiąc i odziewając,
ażebyś stąd odszedł z dobrą nadzieją i tam stanąwszy zażywał wiecznych dóbr. Oby nam wszystkim dane było je osiągnąć z łaski i miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którym Ojcu wraz z Duchem Świętym chwała, panowanie, cześć, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.